Znajdujemy się w Osieku, w województwie opolskim, w gospodarstwie o powierzchni 110 hektarów, głównie nastawionym na produkcję mleka. Utrzymujemy 115 sztuk bydła, krów mlecznych. Głównie produkujemy na wszystkich gruntach pasze pod krowy. Staramy się dorobić jak najlepiej, żeby uzyskać jak najlepszą wydajność w oborze. Krowy są karmione TMR-em. Używamy do tego samojezdnego wozu, który nam zdecydowanie ułatwia karmienie. Dużo szybciej i dużo dokładniej możemy to robić, co ma odzwierciedlenie w wyniku mleka. Krowy są dojone robotami udojowymi, których są dokarmiane dwoma rodzajami paszy. Ze względu na produkcję mleka, dzień laktacji i kondycję, w zależności od tego dostają albo mniej, albo więcej paszy. Dzięki temu udaje nam się uzyskać średnią wydajność mleka na poziomie 11 700 litrów, obecnie nawet do 40 litrów dziennie. Przez dobre wyniki w wydajności mleka, większą część mleka oddajemy do mleczarni, w której jesteśmy podlegani bardzo drastycznym badaniom mleka. Przez najwyższą jakość mleka, reszta mleka trafia do serowarni, rodzinnej serowarni, w której uzyskuje się bardzo dobre sery. Firma Fanagri, bo tak nazywa się nasza firma, powstała w 1997 roku z mojej inicjatywy syna Jana oraz kolegi. Zajmowaliśmy się rolnictwem, przetwórstwem rolno-spożywczym, a od 2000 roku zaczęliśmy produkcję sera smażonego. Był to ser z kminkiem. Rodzinnie po prostu działamy w tym. Mleko mamy z rodzinnego gospodarstwa. Teraz firmę prowadzi córka, która w tej branży jakby się dokształcała i jest już samodzielnym zięciem właścicielem. Produkujemy ser smażony z twarogu i on tutaj dojrzewa, aż będzie gotowy do produkcji. Ser smażony, który jest dojrzały, przywozimy i dajemy do kotła, w którym będziemy go smażyć do odpowiedniej temperatury. Dodajemy kminek. Jak kminek się rozmiesza, możemy już pakować do pojemników. Produkt ser smażony jest wpisany od 2005 roku na listę produktów tradycyjnych. Dostaliśmy nagrodę krajową, to jest perłę. Perła to jest na szczeblu krajowym, 2010 rok za ser smażony z kminkiem. Produkujemy sery dojrzewające z mleka. Sklepy, sieć sklepów zaopatrujemy od lat. Mamy stałych klientów, którzy przyjeżdżają tutaj do naszego sklepu. Aby uzyskać jak najwyższej jakości pasze i najwyższą wydajność w oborze, musimy zacząć od dobrego gospodarowania na polu. Od doboru najlepszych nasion, poprzez nawożenie, termin nawożenia, zbiór dobrymi maszynami i najważniejsze, zbiór w dobrym momencie. Trawę zbieramy pierwszy pokos, zanim zacznie strzelać zbiór. Przez tak szybkie podejście do koszenia udaje nam się w ciągu roku zbierać nawet 4 do 5 pokosów, w zależności od warunków pogodowych. Do wszystkich tych zabiegów używamy maszyn Pettingera. Począwszy od koszenia, mamy 3 kosiarki z przetrząsaniem pokosu, które poprzez dobrze ścięcie trawy na dobrym poziomie, bez zanieczyszczeń, pomagają nam spulchnić tą trawę, co ułatwia bardzo dobre podsychanie. Używamy także zgrabiarek. Zaczęliśmy od 2004 roku od zgrabiarki jednokaruzelowej Top 340, którą jeszcze ojciec zakupił. Teraz mamy już 3 zgrabiarkę Pettingera. Jesteśmy cały czas wierni tej firmie z tej uwagi, że materiał zgrabiany jest bardzo czysto zgrabiany. Jest bardzo mało zanieczyszczeń. U nas na teren, przez który przebiega rzeka, łąki nie są zbyt równe i możemy poprzez kopiowanie terenu bardzo czysto zebrać ten materiał.
który jest przygotowany do przyczepy zbierającej. Przyczepę zbierającą również mamy spottingera, która w bardzo szybki sposób może załadować, odpowiednio pociąć i przygotować materiał do kiszenia na pryzmie. W gospodarstwie pracuję od dziecka, od zawsze wiążę z tym swoją przyszłość. Od 5 lat wraz z żoną i dziećmi prowadzimy gospodarstwo. Cieszę się, że mogę korzystać z nowych technologii w rolnictwie i wprowadzać na rynek lokalny najwyższej jakości produkty. Z nami osiągniesz sukces.